Złoty pozostaje nieco słabszy wobec innych walut. To jest wynik tego, co widzimy na rynku globalnym. Tutaj uwagę zwraca coraz większa niepewność związana z tym, jak będzie wyglądać pandemia za kilka tygodni. Więc jest taka ucieczka trochę od ryzyka w stronę czegoś bezpieczniejszego, no i na tym złoty niestety traci. Nasze walucie też nie pomagają doniesienia ze strony RPP. Przypomnę, nic się nie zmienia i nic się nie zmieni, tak? Tak można skomentować, co się wydarzyło po konferencji prezesa Glapińskiego. Nie widać sygnałów, tak? Które mogłyby skłonić Radę do zmian stawienia. I to w pewnym sensie też właśnie powoduje, że inwestorzy, jeżeli mają wybierać jakieś waluty, no to wybierają inne waluty niż polski złoty. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, wkraczamy już w okres wakacyjny, więc trochę będzie mniejsza zmienność. Niemniej zwróciłem uwagę na właśnie globalny sentyment. To z tego powodu, że w tym tygodniu, już jutro, we wtorek, poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej w USA. Bardzo ważne, tak, bo jeżeli zobaczymy kolejny rekord inflacji, no to te oczekiwania związane z jakimiś zmianami w polityce Fedu, one się jeszcze bardziej nasilą. Druga rzecz to zeznania prezesa Jeroma Powella w kongresie. Półroczny raport dotyczący polityki monetarnej to już w środę i w czwartek. No i pytanie, czy Jerome Powell, który tradycyjnie jest bardzo gołębi, dalej będzie gołębi, tak? Tam się nie pojawi coś bardziej jastrzębiego. Więc w tym kontekście perspektywa dalszego wzrostu dolara na rynku globalnym właśnie może też złotemu szkodzić.